Team Meble, salon meblowy. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas projektowanie i montaż kuchni. Zakupione meble dostarczymy do Państwa domu. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Zapewniamy fachowe doradztwo. Zapraszamy do naszego salonu w Przedwojowie 95. Krzysztof Balicki, witam serdecznie i zapraszam na Informator Miejski. W Kamiennej Górze otwarto sklep z markową odzieżą Meta. W nowej placówce handlowej pierwszego dnia zakupy zrobiło wielu mieszkańców naszego powiatu. Punktualnie o godzinie 12 21 kwietnia drzwi do nowego sklepu Meta zostały otwarte. Na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem klienci czekali, aby zrobić w nim zakupy. Wszyscy, którzy tego dnia przyszli na ulicę Papieża Jana Pawła II 5, wychodzili z zakupów zadowoleni. Bardzo mi się podoba, jestem zadowolona z tego, że jest chociaż jeden taki porządny sklep w Kamiennej Górze, że można kupić, nie trzeba jeździć gdzieś tam za butami. Ciekawe rzeczy, dosyć ładne modele i koszulek, i bluzek. W sklepie można nabyć m.in. odzież sportową, w tym koszulki, dresy, czapki, okulary przeciwsłoneczne oraz niezwykle modne i wygodne buty Adidas, Nike, Reebok i Puma. Pierwsze 10 osób, które tego dnia zrobiło zakupy powyżej 200 zł, otrzymało od firmy piłki Adidas Jabulani. Muszę powiedzieć, ta piłka? To dla syna. Syn przyjedzie z Poznania, to sobie weźmie. Będzie miał. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do sklepu w poniedziałki od godziny 10 do 17, od wtorku do piątku od godziny 9 do 17 oraz w soboty od 10 do 14. Ogrody to moja pasja. Interesuję się projektowaniem i pielęgnacją terenów zieleni. A w Technikum Architektury Krajobrazu przy Zespole Szkół Agrobiznesu spełniam wszystkie swoje ambicje. Jeśli masz podobne zainteresowania, zapraszam do naszej szkoły. Zapraszamy do Zespołu Szkół Agrobiznesu imienia Wincentego Witosa w Bolkowie, mieszczącego się przy ulicy Niepodległości 17. Środa, 28 kwietnia, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, w którym o dziesięcioleciu zespołu teatralnego Burza, ogródku ekologicznym w przedszkolu numer 2, festiwalu wikliny w muzeum oraz o absolutorium na tak. Od 10 lat zespół teatralny Burza zaprasza swoich miłośników na kolejne premiery. W piątek w Centrum Kultury odbyła się 10. jubileuszowa premiera spektaklu przygotowanego przez grupę. Zespołem od początku opiekuje się Katarzyna Bernaś. Początkowo występowali w nim uczniowie szkół podstawowych. Aktorzy dorastali razem z grupą teatralną. Jedna osoba, Piotr Żukowski, jako jedyny gra w zespole od początku istnienia. Oprócz niego w piątkowym spektaklu zagrali Laura Kowalczyk, Martyna Nosal, Anna Ochrymczuk, Anna Regner, Magdalena Wojewoda, Wiktoria Wyślizg, Grzegorz Fuksiewicz i Darek Regner. Gościnnie w ostatniej scenie wystąpiła Katarzyna Pazera. W związku z dziesięcioleciem przygotowano dla uczestników wiele niespodzianek. W Centrum Kultury przed wejściem do sali widowiskowej wywieszone zostały zdjęcia ze wszystkich spektakli oraz nagrody zdobyte przez grupę. Po spektaklu zaprezentowany został kilkunastominutowy film składający się z fragmentów wszystkich spektakli. Z inicjatywy rodziców w przedszkolu numer 2 przy ulicy Kościuszki w Kamiennej Górze został wybudowany ogród ekologiczny. Wkład finansowy w realizację zadania pochodził z wałbrzyskiej firmy. Głównym sponsorem realizacji zadania jest Toyota. To właśnie rodzice pośredniczyli w pozyskiwaniu pieniędzy z wałbrzyskich zakładów. Dzięki im staraniom firma do kamiennogórskiego przedszkola przekazała 1500 zł. Z inicjatywy mojej oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rodzice wyszli z propozycją, z możliwością uzyskania środków, które pozwolą na stworzenie takiego ogródka. Został napisany projekt, który został złożony i Toyota dofinansowała nam tę inwestycję, ten projekt w wysokości 1500 zł.
W miejscu, w którym powstał ogródek, był wcześniej śmietnik. Rodzice wspólnie z pracownikami przedszkola, przy wsparciu wolontariuszy, przez cały tydzień pracowali nad ogródkiem ekologicznym. Taki był główny zamysł, że nie tylko, żeby ładnie to wyglądało, ale żeby również dzieci miały możliwość pracy w tym ogródku, znaczy takiej prostej, podlewania, grabienia liści, plewienia jakichś trawek, tak żeby dzieci zainteresować tą działalnością i taką formą aktywności. Mamy nadzieję, że wałbrzyska firma jeszcze nie raz pomoże w upiększaniu naszego miasta. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu dzięki wsparciu tej firmy realizowany był projekt pod nazwą Zielone Skarby Rzepióra. Mistyka, tradycja i legendy wierzbowe. W ramach pierwszego festiwalu Wikliny w powiecie kamiennogórskim Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego odbył się wykład skierowany do młodzieży z zespołu szkół ogólnokształcących. Spotkanie prowadził mistrz wikliniarstwa Zdzisław Kwasek. Opowiadał o swojej pasji i symbolice wikliny, o historii rozwoju samego rzemiosła oraz o procesie tworzenia poszczególnych wyrobów. Przypomniał słuchaczom, że wiklina, a najczęściej wiklinowe kosze, pojawiają się w wielu historycznych przekazach. Spotkanie odbyło się w ramach pierwszego festiwalu Wikliny Wickerman 2010. Impreza zakończy się 2 maja w Szczepanowie z paleniem wiklinowego Wickermana. Dzisiejsze spotkanie z młodzieżą jest w ramach programu Święto Wikliny, który zakończy się paleniem Wickermana w Szczepanowie. Tam w Szczepanowie 2 maja, najpierw przed spaleniem, odbędzie się projekcja filmu, a właściwie migawek z badań etnograficznych plecionkarskim szlakiem Wisły. No i potem masa atrakcji, fire show, będą Indianie, będzie strzelanie z łuku, będzie można samemu sobie popróbować. Potem o godzinie 16 nastąpi spalenie Wickermana, a po spaleniu muzyka i zabawa, dla niektórych pewnie i do białego rana. Zwyczaj palenia Wickermana ma celtyckie pochodzenie. Miał zapewnić urodzaj i oczyszczenie ziemi ze zła. Postać budowana była z suchych gałęzi wierzbowych, słomy, trawy i innych łatwopalnych materiałów. Współorganizatorem festiwalu jest pracownik Centrum Kultury Marcin Makaś, który podczas całego wykładu plutł koszyk. Na zakończenie spotkania podarował go dyrektor muzeum Barbarze Skoczyla-Stadnik. Realizacją tego projektu zajmuje się Dom Kultury, Centrum Kultury w Kamiennej Górze, a osobą, która imiennie jakby tutaj prowadzi całe te działania, to jest właśnie pan Marcin Mikoś. Podczas wtorkowej sesji Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium, za wnioskiem na jego udzielenie głosowali wszyscy radni. Również burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek otrzymał absolutorium, w tym przypadku również wszyscy radni głosowali za jego udzieleniem. Otrzymanie absolutorium oznacza prawidłowe wykonanie budżetu za rok 2009. Przepraszamy wszystkich abonentów za utrudnienia w dostępie do internetu w dniu 27 kwietnia 2010 roku. Awaria była niezależna od zakładu usług telewizji kablowej. Usterka była po stronie dostawcy internetu. W dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Flash to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na piątek. Do zobaczenia.